Prezentuję gołębia o numerze 174. Jest to niebieski samiec, tak myślę. To szybko sprawdzimy. Tak, niebieski samiec, wywodzący się od strony ojca z gołębi Floriana Grundmajera z gołębia KC84, rewelacyjnego gołębia, jeżeli chodzi o tą hodowlę. Także gołąb, który zdobywa 1479,87 as punkta. To jest naprawdę nieprawdopodobne, także gołąb całą szpicę musiał robić. Również w rodowodzie tego gołębia są Hurrikan 51, także tutaj jest połączenie KC84 na gołębie Wolmansa Hurrikan 51. Również jest tutaj Pitmana Swarowski też w tym rodowodzie łączony na siostrę Hurrikana 51. Także naprawdę super gołąb, jeżeli chodzi o pochodzenie strony ojca, a od strony matki wcale nie gorsze, bo babcią tego gołębia jest pełna siostra Eliuda, mojego najlepszego gołębia, który zdobył 2 złote medale, najlepszy gołąb świata i najlepszy gołąb w olimpiadzie o Radej kategorii i koeficjent 1,22. Do dnia dzisiejszego niepobity jeszcze, bo w tym roku gołąb wygrał, który miał koeficjent 1,67. W związku z tym Eliud jest dalej najlepszym gołębiem na świecie. I oby tak zostało jak najdłużej. Także tutaj ze strony matki też gołębie olimpijskie, bo też jeszcze tutaj są gołębie z Wolfganga Repera, olimpiada 394 gołąb, który też jest olimpijskim gołębiem. Także tutaj mamy połączenie naprawdę super gołębi z góry i z dołu. Polecam, bardzo mocny samiec, niebieski, mocny jak cholera.